Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się w grze Hogwarts Legacy. I nieznanego mi powodu musimy ponownie iść do 3 metrów. Tak więc no, wygląda to, że trochę mi cofło. Czy to dobrze, czy źle, ciężko mi określić. Ale tak czy inaczej, chciałem was tylko o tym poinformować. Przyjdźmy spokojnie, nie będę was męczył drugi raz tym samym. I spotkamy się już po scenkach, które było też widoczne w ostatnim epizodzie. No więc tak, jesteśmy już po wszystkich dialogach i tym podobnych. I co prawda nie pamiętam, co zebrałem, a co nie ostatnio, więc nie ruszałem niczego. Na wypadek, gdybyśmy mieli właśnie coś znaleźć nowego. Ale tak, poszukamy tutaj ponownie w 3 miotłach, po czym idziemy bezpośrednio z powrotem do Hogwartu. Pierwsza rzecz, którą znalazłem, to tutaj taka piękna strona. Pod 3 miotłami. Pub pod 3 miotłami jest aktualnie prowadzony przez Sirony Rian. I podobno jest stary niczym samą Hogsmeade. Od dawna stanowi miejsce spotkań dla mieszkańców i uczniów Hogwartu, chcących napić się piwa kremowego lub ognistej whisky. Okej. Okay. Dobrze, więc taka informacja wspaniała. I nie tutaj chciałem. Jełopie jeden. Zobaczmy może w ogóle, ile jeszcze mamy tutaj stron. Okej. Okay. Zgodnie z tym, dokładnie 25 stron przewodnika nam brakuje. I szczerze mówiąc, z chęcią bym pozbierał wszystkie, ale powiedzmy, że może odpuszczę sobie chwilowo przynajmniej niektóre z nich na rzecz właśnie, powiedzmy, że eksploracji lepszej. Okej. Okay. Właśnie chciałem powiedzieć późniejszej, lepszej eksploracji i tak dalej, ale teraz zauważyłem coś dziwnego. Z jednej strony mi to cofnęło niektóre moje odkrycia, lokacje i tym podobne, a z drugiej to, co zebrałem, wydaje się być nadal zebrane. No cóż, no dobra. Jeśli tak rzeczywiście jest, to dziwna sprawa, ale no niech i tak będzie. Po prostu wyjdźmy stąd i kiedy jeszcze tu przyleziemy szukać jakichś znajdziek, przygód, odkryć tym podobnych. Ale tak, porozmawiajmy teraz z Nati przed 3 miotłami. Certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. No cóż. Musisz wrócić na noc ze swojego pokoju wspólnego. Otwórz mapę. Wiesz punkt, przycisk mapy Hogwartu, no tak? Użyj szybkiej podróży do swojego pokoju wspólnego. A nie, to jest wielka sala. Co było? Skrzydło dzwonnicy, skrzydło astronomiczne, wielkie schody. Żebym jeszcze pamiętał, gdzie my mieliśmy pokój wspólny. Nie. Wielkie schody też nie, skrzydło nie. Czy dziwna sprawa, bo wygląda, jakbym naprawdę nie widział tu nigdzie opcji teleportacyjnej. Więc okej. Okay. Było na szaro, a mogą się teleportnąć. No, przepraszam bardzo, co się zepsuło? Wybaczcie też, że taką akcję, ale to dla mnie coś niezrozumiałe. Tak czy inaczej, no, udało się. Na szczęście. Na szczęście się udało, tak. I czyżby już był dzień znowu? Tak. Misja ukończona, witaj w Hogsmeade. Świetna sprawa. Ja tak teraz dopiero zauważyłem, że mam 8 eliksirów. Nie wiem, ile miałem wcześniej, ale tak. Przeżyliśmy, jesteśmy tutaj z powrotem w Hogwarcie. I otrzymano nową pocztę. Okej, okay, od profesora Figa. Okej. Okay. Moja poczta zostanie wysłana, gdy poznane przez ciebie postaci je będą miały dla ciebie zadania lub ważne wiadomości. Wybierz profesora Figa, aby zobaczyć jego nową pocztę.
I do mnie, odkryłem coś w medalionie, który znaleźliśmy u Gringotta. Okej. Czyli jakaś większa akcja się tutaj będzie działa. No niech ci będzie, panie profesorze. Zajmiemy się tym czym prędzej. Ale oczywiście zanim to, to będę musiał wyjść z mojej sali głównej, no i zobaczyć, czy nie ma jakichś jeszcze inniejszych spraw do ogarnięcia. Tak samo jak tej skrzyni i tym podobnych rzeczy. Ale tak, no spokojnie się tym wszystkim zajmiemy. No cóż, jak zwykle, musieli mnie wołać. Ale dobra. Skrzynia domu. Myślałem, że będę mógł w końcu ruszyć, ale nie. Nadal to samo. Inaczej mówiąc, nic nie mogę tutaj ruszyć. Ale hej, przynajmniej z dobrej strony nie ma tutaj też żadnych kartek Rywelio, które mi mogły uciec. Ale jeszcze to jest coś dobrego, czy nie? To już inna sprawa. Mówiłem, że nie ma już, jak mi się słyszę. No cóż. Nie mogę tam wejść? Proszę bardzo, czemuż to? Ja rozumiem, że tam mogą być te komnaty dla dziewcząt, ale... Ale no... Jeśli tam nie mogę wejść, to jak ja mam tam sprawdzić, czy tam kartków albo czegoś innego nie ma? No cóż... Najwidoczniej po prostu nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Pewnie jak to zwróci, tak, to się po prostu otworzy. I dobra. Jest kolejna strona. Chyba ta, o której nawet mordziły mi moje głosy w głowie. A wcześniej nie mogę zebrać, ale tak. Beczki Hufflepuffu. Aby wejść do pokoju wspólnego Hufflepuffu, trzeba stuknąć w drugą beczkę od dołu na środku drugiego rzędu w rytmie Helga Hufflepuff. Błędne stuknięcie spowoduje odmowę we wstępu i oblanie odstęp. Okej, fajnie, fajnie. W sumie... Dobra. Fajnie, to może być pojęcie względne. Bo fajnie, że znaleźliśmy kartkę. Nie fajnie dla tych, którzy muszą zostać oblani i odstęp. Dobra, ale mniejsza z tym. Mam tu też kolejną kartkę. Obraz z gruszką. Jeśli ktoś płaskoczy gruszkę na tym obrazie, przedstawiającym miskę z owocami, gruszka zachichocza. Następnie zmieni się w klamkę, umożliwiając wejście do kuchni Hogwartu. Okej, fajnie. Ale nie mogę wejść do kuchni. A szkoda. Okej. W sumie... Czy okej, w sumie to jest takie pojęcie trochę względne. I znowu to słyszę. Jest tu gdzieś jakaś kolejna kartka. Teraz ją znajdę. Nie ma, że nie. Ale nie. To zrobię teraz, trochę później to już inna kwestia. A osobiście chyba preferowałbym odrobinę później. Przez to, że tak zależy na tym, żeby robić wątki główne, poznawać nowe czary i tym podobne, ale no. Architekt Hogwartu przedstawiony tutaj w otoczeniu czterech emblematów domów. Zaprojektował i nadzorował budowę zamku Hogwart wraz z założycielką Roweną Ravenclaw, której przypisuje się stworzenie ciągle zmieniającego się układu pięter. Okej? Okay. Gdzieś w odległości nadal słychać to, ale okej. Okay. Jeśli chcesz się spotkać z profesorem, to tam. A teraz, jeśli chodzi o te tutaj domy, czy co to jest? Nie wiem, jak to wygląda. Te klepsydry, o co chodzi z tymi domami, ale... Ale tak, gdzieś, gdzie niegdzie się poprzesypywało, gdzie niegdzie się nie poprzesypywało. Okej. Okay. Tak, wiem, że ogólnie do profesora to w drugą stronę. Dobra, nie ma tu niczego. Klepsydry chyba też nie miały specyficznie. Nie, miały kartę, oczywiście. Zbiorę. Klepsydry na punkty. Te duże, ozdobne klepsydry zawierają rubiny, diamenty, szafiry i szmaragdy. Są zaczarowane, aby zliczać punkty domów Gryffindoru, Hufflepuffu, Ravenclaw i Slytherinu. Nadal słyszę. Ale tak, później się tym będziemy zajmować bardziej. Póki co wyzwania... A, uroczysta czapka Hogwartu. Bo mamy już 15 kart, kolejne. I okej, zamykamy w takim wypadku i... To dlaczego nie idę do nauczyciela? Lumos. Dokładnie.
coś takiego znaleźć przy wielkim oknie. Nie wiem, czy będę w stanie, czy nie. Teoretycznie powinno to być jakieś super ciężkie. I totalnie nie mam pojęcia, gdzie to mogłoby być. No cóż. Okej. Nawet jeśli tego nie znajdę, to przynajmniej mamy kolejną kartkę. Przejście do Miodowego Królestwa. Za posągiem jednookiej czarownicy ukryte jest tajne przejście, które biegnie między Hogwartem a piwnicą w Miodowym Królestwie. Można się do niego dostać jedynie dzięki pewnemu zaklęciu. Okej. Skrzynka. Ot. Ja wiem, że koty wymagają głaskania, ale... Na razie... Kupmy się na tym, co mamy tu i teraz, czyli poszukiwaniu odpowiedzi na to, ten palący problem w postaci, gdzie ja znajdę odpowiednie miejsce. Ten, jak to się nazywa? Zdobyć tego, właśnie sobie, no ćma, motyla, czy jakkolwiek innego. Okej, jeszcze raz. Nie mam pojęcia, gdzie to może być na razie. Jako tako. A, dobra, no oczywiście, że w sali wspólnej. Gdzie indziej. Tak, pierwsza sprawa to kolejna kartka, księga, strona, jak zwał, tak zwał. Ten zaklęty pulpit służy jako miejsce, z którego dyrektorki i dyrektorzy Hogwartu oraz profesor Black wygłaszają przemowy szkolne. Okej, sowi pulpit. Jeszcze gdzieś tutaj coś jest. Okej, fajnie. Ale na razie się z nim przejmujemy. Wiesz, mamy ćmę do wzięcia na Lumosa, więc tak. Tak, już widzę, które to będzie miejsce. Spokojnie, nie musicie na mnie krzyczeć, że jestem ślepy. Chcę po prostu ćmę odnieść na miejsce, zanim weźmiemy kolejną kartę. Dzięki temu mamy kolejną stronę. Jedną z tych takich... ...czących, ale nadal fajnie, że mamy. I teraz tak, tutaj to było? Dokładnie tutaj. Sufit wielkiej sali. Sufit na wielką salę został zaczerwany tak, aby naśladować niebo nad zamkiem. Okej. Okay. Nie czuć tu więcej potrzeby na rewelio, chwilowo. Z takim rezultatem, jaki mamy obecnie, jeśli chodzi o te wszystkie... kartki. Idziemy do profesora Figa. I ewentualnie też jeszcze spotkać się z naszą towarzyszką. Którą dopiero co mieliśmy przygody z trollami, czy co to tam było. Oczywiście. Oczywiście, że tutaj wiem co zrobić, więc no nie ma, przebacz, muszę to zrobić. Kolejna strona do kolekcji. Okej, widzę tą stronę. Widzę tą stronę, pięknie. Herb Hogwartu. Zawiera podobizny lwa, węża, orła i bursuka. Reprezentują one każdy z czterech domów. W herbie zawarty jest też motto szkoły. Draco Dormeni... Dormie... Dormiens... Nunquiam... Titilandus? Titilandus, okej, okay, tak. Nigdy się nie... nigdy nie łaszko trzypiącego smoka, co? Się no... Okej, ale no takie trochę dziwne. Okej, przy okazji, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to tak, zanim pójdę znowu do profesora, to tutaj widzę tą statuę, którą można sobie łatwo przy użyciu tego Levioso, czegoś tak, no, usunąć. Więc jej, kolejna kartka. Czuję się monodry, chociaż wiem, że to jest banalnie proste. Jest coś wyjątkowego? Chyba nie. Dobra. A poza tym, skup się Gwiezdny Kluczu, miałeś robić trochę fabułki, zadań, odkrywać tego, co trzeba, a nie tylko biegać za kartkami. A tu przyjdzie czas kiedy indziej. Uwaga i... Rebelio też nic nie odkryło. Ale dobra. Tak, tak, tak. Przechwalę się ile chcesz tym swoim proszkiem.
Chyba nie rozumiem. Okej. Okej, chyba nie rozumiem. To jest jedna rzecz, chyba że może reparu? Okej, nie jest to zepsute, więc cokolwiek tutaj trzeba z tym zrobić. Kurczę, jest to prostsze niż myślałem. Kółko ma mieć dwójkę. Okej, czyli potrzebuję po prostu jakiegoś sposobu, żeby to tutaj, no, podpalić, uruchomić. Albo coś podobnego. No dobra. W takim wypadku... A spokojnie się tym zajmiemy. Lada moment. I tak, słyszę to niestety odgłos kartek z Revelio. Ale będę grzecznym studentem Hogwarta. I chwilowo postanowię je zignorować. Przynajmniej chwilowo. Na rzecz tego, żeby ewentualnie móc sobie bardziej z tymi rzeczami. Nie, ja tak nie potrafię. Ja po prostu muszę rzucać to Revelio i szukać. Ale to się wiem, że teraz nie będę zbierał, nie będę podnosił. Ja po prostu muszę. Tak. To tu też powiem tyle, że tak. Jestem świadom tego, że równie dobrze mogłbym iść tutaj od razu. Jak to się nazywa? Teleportacją? I tym podobne. Ale no. Na razie po prostu chciałem iść piechotą, żeby ewentualnie właśnie poszukiwać jakichś takich też dodatkowych Revelio i tym podobnych rzeczy. Dlatego, że lubię takie rzeczy. A dodatkowo, ponad to jeszcze. Bo z tego powodu jakim jest to, że... No najprościej we świecie lubię łazić piechotą w różnych grach tego typu. Czyli teleporty nadal uważam za bardzo świetne rzeczy. Nie będę kłamał pod tym względem. Ale tak, przy okazji mam jakieś te inne rzeczy. Okej, co my tu mamy? Profesorze Fig, jak gdyby mój grafik nie był jeszcze dość napięty, ministerstwo obarczyło mnie niewygodnym zadaniem zaaranżowania przyjęcia do Hogwartu nowego ucznia. I to na piąty rok, aż trudno uwierzyć. Profesor Weasley nalega, że uczeń potrzebować będzie opiekuna i mentora, żeby pomóc w aklimatyzacji, zanim rozpocznie się rok. To zadanie powierzam panu. Szczegółów dowie się pan od profesor Weasley. Profesor Fig. Phineas Nigelus Black, dyrektor. Okej. Ciekawe, czemu to było w... Dobra, to jest inna sala niż to, w której byliśmy. Już myślałem, że to w której byliśmy, ale jednak nie, to jest inna. Nie widzę tu niczego konkretnego, więc porozmawiajmy z profesorem. I tak, widziałem, że można coś podnieść, ale to spokojnie, kiedy indziej. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrok used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrok talking with Victor Rookwood. Ranrok was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrok's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrok's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Mhm. Jeszcze może spytajmy, o co chodzi z tymi goblinami. Speaking of the vault, do you think that Ranrok is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrok. Okay, warto wiedzieć. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. Ciekawa sprawa. Coś na niej śmierdzi. It leads to the library. A restricted section to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But
If our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecate a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. Okej. Okay. Czyli musimy się nauczyć magii. Okej. Okay. Dobrze. W takim też wypadku pójdziemy do profesor Hecate. I przy okazji jeszcze, co jest ciekawe, jest coś takiego. Ale co z tym zrobić? Chwilowo niestety chyba nie mam pojęcia. Ale tak... Coś z tym na pewno będzie. Ja bym tak nie błyszczało. Nic więcej tu nie ma. Oczywiście będzie zadanie, tylko wymaga... Nie mam odpowiedniego... No, sprzętu, delikatnie mówiąc. Profesor Hecate. Ona była piętro niżej, z tego co widzę. Więc tam też się udamy. Nadal na piechotce. Przez to, że jak ona coś mówi, to też jest to napisane. Często po prostu... Jak to się nazywa? Często wydaje mi się, że naprawdę ktoś coś do mnie mówi, a nie tylko ona. No ale cóż, zdarza się. Tak sądzę, bo też trzeba będzie jak najszybciej pomyśleć o jakichś zadaniach stricte pobocznych. I tak, nie będę ukrywał, chyba... Naprawdę warto się tym zainteresować, zająć i tym podobne. Tylko tyle, że na razie chciałbym właśnie robić może więcej zleceń od nauczycieli. Kto wie, może nawet się okazać, że dzięki temu dostanę jakieś świetne nowe czary. A, przy okazji mam tu jakieś poboczne, jak to jedno może zrobimy od razu. Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Oj. Smutno trochę, ale tak. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Oj. To brzmi okropnie, no... Może być ciekawe, ale ten smród jest trochę niepokojący. Ale sobie się zgodzę. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year, to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Okay. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Wow, wiele tego jest, ale... Ale tak... Na razie się tym może nie zajmujmy. Nie chodzi o to, że nie chcę. Bardziej chodzi o sam w sobie fakt, że nie, po prostu chcę się zająć zdobywaniem nowych zaklęć. A, jeśli kogoś zastanawia, to czemu odpowiadam tak miło i tym podobnie. Nie tylko dlatego, że chciałbym być miły po prostu. Co... jest jeszcze drugorzędna, inna kwestia. Otóż, jakby to nawet wytłumaczyć imię, Zenobia.
Powiedzmy, że jest to imię, które... z pewnych względów darzę trochę wyższą sympatię niż inne imiona. Nie chodzi o to, że ktoś mi bliski ma tak na imię. Nie chcę mi się opowiadać o dziwnej historii czy coś, ale no. Po prostu zobaczmy, co profesor będzie od nas chciała. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Okay. Zaklęcie podpalające. Chyba wiem, jak w takim razie most to ogarnąć. Started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Okay. You know where to find me once you've finished. Wygraj dwie rundy skrzyżowanych różek, ukończ w treningu kombinacji zaklęć z cianem. Okay. Czyli nielicencjonowany klub pojedynków. Okej. No dobrze. No to idziemy na nielegalne spotkanie klubu pojedynkowego. A, źle porazłem? Że tak mi każą wracać tak jak już? A, może. Okej, czyli to jest wyżej, nie niżej. Ale dobra, skoro każą mi iść walczyć na różdżki, to niech i tak będzie. Idziemy walczyć na różdżki. Jak mówiłem, zależy mi na tym, żeby jak najszybciej zdobyć jak największą kolekcję zaklęć. Bo to już by łatwiej może robić te znajdźki czy coś. No. Po prostu idźmy. Przy okazji nawiedzona toaleta. Jeśli nie jest to absolutnie niekoniecznie, to lepiej unikać tej toalety. Albowiem jest podobno jednym z ulubionych miejsc do żartów i rytka. Okej. Okay. As long as we're only one time per week, I can plunge the boy's lavatory. Not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did Rancorous Carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment jar. Nie mogę w niego strzelać. A, szkoda trochę. Myślałem, żeby mógł pomóc komuś, ale no. Jak się nie da, to się nie da. I tak, przy okazji jedno Revelio, przynajmniej kolejne znaleźliśmy. Tym razem jest to... Lachlan Chudy. Ten posąg przedstawia czarodzieja Lachlana Chudego. Wysokiego, szczupłego czarodzieja, który sprawia wrażenie bardzo z siebie zadowolonego. Nie wiadomo do końca dlaczego. Okej. Okay. Poziom 11. Okej, okay. A tutaj coś jest. A podejrzewam, że to całe zaklęcie odpychające tutaj będzie potrzebne, ale dobra. Ktoś tutaj mi dzwoni, czy znajdę szybko tutaj kartkę? Nie. Ale znajdę skrzynkę. Tak mi też w wypadku bierzemy po prostu... A, tak jak to się nazywa, no. Po prostu skrzynkę, żeby mieć te dodatkowe monetki. I tak. Po prostu uzbierajmy najwięcej rzeczy, jak możemy. Kolejna kartka. Jedna z tych takich nic nie robiących, ale okej. Okay. Dobra. Czy jest tutaj coś szczególnego? Nie widzę na razie. Więc... Okej, okay, więc no po prostu... Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I call okay. Zaśnij ci inny głos, ale okej. Okay. Zrozumiałeś, przecież to są dzieciaki. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Co sprawdzą na ziemię, miło to usłyszeć. No, ludzie miło to usłyszeć. Ja jestem ten miły, ja jestem ten grzeczny. No i osobiście, żeby też tak, bym tak odpowiedział. Ja jako ja. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crosswands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree.
Besides, any cross ones, you could duel with a partner if you like. It's your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? No dobra, czemu by nie? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Okej, runda do Visiusza. Okej. Okej. Nic nowego. Dobra. Mają lepsze zaklęcie ode mnie. Ale z drugiej strony nie jest jakieś szczególnie trudne. Da radę fajnie sobie tu powalczyć. Tylko pamiętać o przyciskach. Nie chcę, to odniosłem rany, ale... Tak. Mimo tego, że odniosłem tam niewielką ranę przez moje zlamienie, to jest to dosyć udane. Sebastian nie był wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Ones training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Okay. Hope to see you back here again. Dobra, trzeba pogadać. I muszę zrobić te wszystkie ćwiczenia kombinacji i... Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Dobra, dobra. Okej. Dobra. Okej. Proste, ale dobra. Nie. Nie zdążyłem przez to, że zły przycisk klikłem. A, poczekaj, masz akcję, się odnowi. Okej. Udało się. Fajnie. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. No, dokładnie. Teraz jeszcze jeden pojedynek i na tym będziemy mogli kończyć. Mam nieodebrane nagrody? Okej. Ale tak, jeszcze jedną rundę skrzyżowanych różdżek i będzie dobrze. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Oczywiście, że tak. Głównie dlatego, że chcę nowy czar atakujący. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Nasi. Then let's get to it. Okej, mamy partnera, fajnie. Mogłem samemu też, ale no wolę z nią. Apologies in advance. Okej, 3 kontra 2. Ten dziwię się, że dałem opcję mieć tutaj asystę. Okej, fioletowy, oczywiście. Można tylko przebić z akcją. No niestety trochę przegrywam, nawet trochę bardzo. Głównie dlatego, że po prostu zamiast się skupiać na
porządnie na walce, to klikam byle co. Ale cóż, zdarza się i tak. Porażka? A, okej, okay, przegrałem. No cóż, próbuję jeszcze raz, tylko muszę być tym razem ostrożniejszy, spokojniejszy i patrzeć na to, kiedy co się dzieje. A tak, zaklęcia się odbijają po prostu od tych osłon. Dobra. Co ciekawe, reszta stoi i nic nie robi. Dobra. No i teraz było łatwo. Głównie dlatego, że się skupiłem normalnie, ale tak. Nie będę ukrywał. Jest trochę chaotyczne w takich sytuacjach jak tutaj teraz. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Okay. The next round is for all the gobstones, so to speak. Okay. Udało się to zrobić, więc teraz nie pozostało nic innego, jak po prostu przeteleportować się z powrotem do nauczycielki. To będziemy więcej tutaj? Chyba? Może się pomyliłem. Nie jestem pewien. Ale tak, chcę dostać moje nowe zaklęcie. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be... Tak, dobrze trafiłem. Świetnie. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you, and that you found success in your endeavors. Wiecie, że tak. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Okej, no, trochę się z tym zgadzam. But please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Okej, okej, oczywiście. And keep your wand steady. Okej, okej. Okej, okay, daliśmy radę na szczęście. Chociaż nauka czarów, co przyznam, nie jest trudna. Więc mamy nowe zaklęcie. Znaczy już tyle zaklęć, musisz umieścić incendio w twoim zestawie. Żeby to zrobić, musisz zamienić inne zaklęcie. A czego na razie nie chcę? Powiedzmy, że na razie zamiast reparo. Trochę tak, ale tylko trochę. Tak czy inaczej, rzućmy jeszcze tutaj zaklęcie, może coś się stanie. Nic się nie stało niestety. Ale dobra, w takim wypadku możemy wrócić do naszego profesora Figa. No, ale zanim jednak pójdziemy do profesora, trzeba zrobić coś ważniejszego w moim odczuciu, czyli... O. Ciekawe, musimy podpalić tak totalnie to wszystko. Się zaczął palić normalnie, ale tak, wolę podpalić to już tak całkowicie. I mieć dzięki temu możliwość rozwiązania tej zagadki. I teraz tak, koło ma być dwójką. Trójkąt z patykami ma być... Zresztą nie ma, koło to jest dwa. To jest tak, kwadrat z x-ami ma być 3. To jest tak, trójkąt z patykami to jest 1. Nie, przepraszam, to ma być 4. Trójkąt z patykami 1, trójkąt z kółkiem 3.
Okej. Szybko to rozwiążemy i miejmy nadzieję, że dostaniemy jakiś fajny nagrodę. No, udało się. Ale odkryliśmy jakąś wielką tajemnicę. Cokolwiek to osobom reprezentować. A... I co tam jest, tak naprawdę? Bo nie jestem pewien. A, możemy tu zejść. Cokolwiek tu jest. Okej. Dobra, to bierzemy Lumosa, żeby po prostu nie było potem, że nic nie widać. No i idziemy. Jest coś więcej, czy tylko tyle? Nie, jest więcej, oczywiście, że jest. Nawet dużo więcej. Okej. Okay. Jakaś piękna, duża skrzynia, no i to ja rozumiem. A w środku... Bista maska. Okej, okay, trochę niepokojące. Ale jednocześnie może być bardzo ciekawe. No tak, 9% już. Jestem z siebie po prostu dumny. A, czy tutaj coś ciekawego jest do dobrania? A, nope. Tutaj nie mamy nic. W eksploracji natomiast... Okej. Okay. Od razu mamy strój kąpielowy poszukiwacza tajemnic. Następny będzie dopasowany frak, a potem nie wiadomo co. Za to, że rozwiązujemy tajemnicę. Więc jeśli chodzi o misję, dostajemy nagrodę za zadania główne. Mamy szalik prymusa, nie mamy jeszcze stroja prymusów. Czasami to są za zadania poboczne, tak za takie totalne poboczne, jakie mamy już pierwsze tutaj. Czyli to są okulary mora książkowego i tutaj będziemy mieli jeszcze rękawice szczęśliwego... czegoś, nie chcę mi się czytać tej nazwy. Ale tak, jeśli chodzi o same tutaj przedmiociki, to chyba jest dobrze. A i właśnie, uchwyt różdżek. Nie powiedziałbym, żeby najbardziej pasowało. Ale nadal lepsze niż sam patyk, więc no. Macie, tak, mamy taką rączkę. Szkoda tylko, że nie ma żadnych bonusów póki co. Ale tak, z ważniejszych rzeczy, maska. Proszę. 18 na 32. Fajne. Oczywiście tylko trzeba zrobić jeszcze transmutację sensowną. Żeby nie wyglądał jakiś wariat. Czy coś. I to tyle. Czy mamy jeszcze coś innego? Bo w sumie pewnie nie jest. Okej, mamy jeszcze taką orzechową w paski szatę. Nie wiem, czemu wcześniej jej nie zauważyłem. Chyba nie byłoby problemu, gdybyśmy w tym chodzili. A w ogóle jak to by wyglądało? A to jest coś takiego. Też fajne. Ale nie, ja na razie naprawdę chcę zostać przy tym jak najbardziej takim typowym wyglądzie ucznia Hogwartu. Z niewielkimi odstępstwami. Jak już... No, więc idziemy w takim, a nie innym wyglądzie. Jeśli chodzi o inwentarz, mam coś wyjątkowego, że tak tutaj pokazuję. List do Figa od Blocka. A, dobra, to czytaliśmy ten temat. Okej. Okej. Teraz w sumie mógłbym się już teleportować do naszego profesora. Albo... To też jest możliwe. Zrobimy po prostu jeszcze jednego poboczniaka. Tak na zwieńczenie tego odcinka, bo już mamy 40 parę minut. To żeby po prostu... Jakby najlepiej powiedzieć, nie robić kolejnego zadania, nie tworzyć odcinków po prawie godzinę. To no, jakiegoś niewielkiego poboczniaczka się wykona. Zresztą, że będzie niewielki, bo ten tutaj jest... W sumie... De facto... Jeden z pierwszych, które się w ogóle pojawiły nam, jako jakikolwiek dostępny. Więc... Zobaczmy, co my tu mamy. Okej. Okej, świetlackie miski trzeba będzie podpalać. Nie myślałem, że to naprawdę zadziała, no ale... Hej, zadziałało, to zadziałało. A teraz tak. Cida Bloom. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day.
but I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Armit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Oj, niedobrze. There are only five. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. Oj, niebezpieczne, niebezpieczne tak zdradzać. Bring them to me, I can remove the charm. Ale dobra. Takie niewielkie zlecenie. Zlecenie. Dobra. Niech i tak będzie. Okay. Got it. Only four more to go. Okay. Okay. Byliśmy już w bibliotece. A z drugiej strony wydaje mi się, że to pierwszy raz, kiedy... Czy może nie pierwszy raz, tylko raczej jakby tutaj inaczej określić. Właśnie nie udało się znaleźć niczego sensownego tutaj. Nie Revelio. Czyli Akio. Aksio. Jak jest Wołtek zwał na tą książkę? Okej. Okej. No cóż, ciekawe, ciekawe. I wybaczcie, że nie będę też tego już czytał, ale no nie ukrywając, po prostu trochę mnie już wymęczyło to na razie. Ale no, mam nadzieję, że byliście w stanie samemu przeczytać bez większych problemów. I teraz tak, jeśli chodzi o to wszystko, może piętro wyżej znajdziemy te książki, może nie. Wielkich... Nic nie powinno robić, ale dobra, mamy ją. Jeśli tylko trafię z tym akcją. Dobra, książka numer 3. Revelio. Okej. Cokolwiek to było tym dźwiękiem reagującym na Revelio. Bardziej w tamtych obszarach, skoro tutaj żadnej reakcji. Te książki chyba są na dole. O, przy okazji tutaj mamy kolejne też takie. Okej, wydaje mi się, że wiem, gdzie to będzie. No, wiem nawet. Co szczęście to było bardzo blisko celu tym razem. Znam, żeby potem nie musieć się kręcić po raz kolejny, to też tą śmę zaprowadzimy. Więc gdzie moja nagroda? Dziękuję za kartkę. Na pewno się przyda. Jeszcze 13 i będę miał... Teoretycznie wszystkie. Mówię teoretycznie, bo to jest wszystkie na tego... ...challenge'a. Jakkolwiek... ...niedorzecznie to może wyglądać, brzmieć i tym podobne. Ale tak... Samych kartek jest tutaj ponad 100. 100, chyba 150, nawet jak ostatnio sprawdzałem. A przez tutaj mam na myśli sam Hogwarts, oczywiście. Ja hałasuję dosyć poważnie. Ciekawe, że nie mogę tego znaleźć. Ale cóż, jak nie mogę, to nie mogę. Wcześniej czy później musi się pokazać. Serio? Ostatnia książka jest u góry? Przecież jakbym, że jak tam łaziłem, to wyglądało jakby było na dole. No cóż, ja jestem dzisiaj chyba trochę rozkojarzony w takim wypadku.
Zmienia jednak faktu, że gdziekolwiek ta książka była, nie była, jestem w stanie ją złapać przy użyciu jednego akcju. Więc tak. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Udało się załatwić wszystko bardzo sprawnie i raczej powiedziałbym, że względnie bezproblemowo, więc no świetna robota po prostu. W szczególności jak na mnie. Zresztą na to, jak ja potrafię przekombinowywać wszystko, no ale dobra. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief! Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Nie będę jej tak torturował. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Okej. Dobrze, udało się. I będą jakieś tutaj kolejne akcesoria do różdżki, czy już niekoniecznie? Nawet nie jestem pewien, czy dostaliśmy to, czy nie trzeba byłoby prosić o nagrodę koniecznie, żeby to dostać. Uwaga. Całe szczęście dostaliśmy. Okej, ta bardziej mi pasuje do tej różdżki. Ale dobra, tak czy inaczej. No, na tym kończymy tego epizoda. I obecne spotkanie z Hogwartem, więc no, mam nadzieję, że wam się podobało i tak. W następnym odcinku spotkamy się już u profesora Figa. I co dalej, to się przekonamy. Prawdopodobnie jakieś będą większe akcje znowu z biblioteką, czy jakimiś innymi secretami wszechistniejącymi tutaj, czy coś. No, się zobaczy, a póki co, jak już mówiłem, tyle, więc no, trzymajcie się i hej, hej.